To są fragmenty tak naprawdę większej całości, która jednakże, no myślę, że też nie do końca może być wypowiedziana, może nie być skończona, ponieważ tak naprawdę to wszystko stanowi jakiś rozwój także myśli dotyczącej Różewicza i dotyczącej kwestii sakrum, a przede wszystkim kwestii Boga. To w ogóle, co ja będę Państwu prezentować, to są, no właśnie, to jest takie dotykanie problemów, które jest zawarte w moim doktoracie, który ciągle jeszcze piszę pod kierownictwem właśnie pana profesora Gawlińskiego. No i tutaj chciałabym przedstawić właśnie takie te fragmenty, takie te pewne problemy, które ja badam, analizuję, dlatego z góry przepraszam i uprzedzam jednocześnie, że no nie będzie to zgłębione wszystko, to co bym chciała, a no nie dam rady po prostu też powiedzieć, a także no nie chciałabym odkrywać jednak wszystkich tych kwestii, które ja przedstawiam w moim doktoracie. Bóg, człowiek, Różewicza, tajemnica spotkania. Nawiązuję tutaj bardzo mocno do myśli księdza Józefa Tischnera, także to już też można wywieść z samego zatytułowania mojego wystąpienia, gdyż też nie chcę tego nazywać takim sensu stricte referatem, bo jest to fragment, natomiast nie jakaś całość. Tajemnica spotkania, właśnie tego spotkania obrazów Boga i człowieka, spotkania Boga i człowieka, spotkania człowieka z człowiekiem, spotkania człowieka z samym sobą tak naprawdę. To, co przedstawia nam, o ile można też powiedzieć, że cokolwiek jest jakoś przedstawione w sposób skończony w poezji Różewicza, to, że ten Bóg jest. Według mojej interpretacji, według tego, co czytam, jeżeli chodzi o materię, według tego, co czytam wokół myśli Różewicza. Poezja Różewicza wyrasta przede wszystkim z takiego poczucia braku. Ten brak jest bardzo dojmujący. Tytuł mojego doktoratu, jest to cytat także z poezji Różewicza, właśnie też to znaczące, z poezji, prawda, a nie wierszy. Poezja, i tutaj za chwilę pojawi się też nawiązanie do filozofii Tischnera, poezja, która ma twarz, natomiast wiersze mogą być dostępne bardziej intencjonalnie, prawda? Kiedy ten dostęp jest jakiś taki bardziej jest z zewnątrz, ale nie wnika, nie jest czymś takim wewnętrznym. Nie mamy spotkania wtedy z tą poezją. No i tutaj już dotykam takiej jednej z moich myśli, która jest zawarta także w moim doktoracie, oczywiście co jest oparte na poszczególnych przypadkach, prawda, poetyckich. Tym, co jest no, cytatami, prawda, poparte z poezji Tadeusza Różewicza. I twarz poezji, twarz człowieka, twarz Boga. To są te problemy, wokół których ja się koncentruję. No i właśnie ten brak. Najplastyczniejszym opisem chleba jest opis głodu. Tak jest zatytułowany, znaczy to się pojawia w tytule mojego doktoratu, mojej rozprawy doktorskiej. A no właśnie, opis głodu i opis tego, co jest niewyrażalne, w jaki sposób Różewicz tego dokonuje, próbuje dokonać, a tak naprawdę, powiedzmy, że dokonuje, ale też w nas, gdyż poezja Różewicza jest bardzo specyficznym rodzajem komunikacji. W tej poezji Różewicza dokonuje się, jeżeli my oczywiście dopuszczamy do tego, żeby doszło do spotkania z twarzą poezji, właśnie tą twarzą, poezji Różewicza, to wtedy następuje nasze spotkanie z tym, co Różewicz także chce nam zakomunikować, co chce nam przekazać. Poezja Różewicza jest takim specyficznym, nazwijmy to tak może trochę nieładnie, tworem, który zmusza odbiorcę, czyli nas, do tego, żebyśmy zaczęli myśleć. I to jest takie bardzo tutaj istotne, tam już pomijając to wszystko, co badacze wnioskują oczywiście na temat tego, że jest to na przykład specyficzny rodzaj projektu, o podmiocie, który tam występuje, także znamy wiele prac. I ten podmiot, który także, no właśnie o co chodzi też w tej poezji, bo tak jak pani mówiła w swoim referacie, ta codzienność, to trzeba odnieść do codzienności i tutaj u Różewicza też się to pojawia, żeby ta poezja i to wszystko, co w niej jest, nie było wypreparowane. I także to spotkanie z sakrum i przede wszystkim z Bogiem. Ja w moim doktoracie właśnie pytam o to, w jaki sposób Bóg tak naprawdę istnieje, ponieważ tak, moje założenie, moja teza jest taka, że Bóg
istnieje, jest obecny w dziele Różewicza. Ergo jest też obecny w tym, o czym on chce nas przekonać, może nie tyle przekonać, ale żebyśmy sami do tego doszli, kiedy czytamy właśnie ową poezję, że Bóg jest także obecny w życiu człowieka i w jaki sposób jest obecny. Według niego, według tego, co prezentuje, taka jest jego propozycja, takie jest jego widzenie, takie jest jego myślenie. O ile w ogóle tak naprawdę jakoś nasza myśl może głęboko wniknąć w cudzą myśl, prawda? No jest to też nasza interpretacja, jest to nasze rozumienie także słów poety. Natomiast oczywiście tutaj pojawia się dużo żalu w tej poezji Różewicza. Bóg zostawił mnie w spokoju, rób co chcesz, jesteś dorosły, powiedział. Nie trzymaj mnie za rękę, nie zwracaj się do mnie z każdym drobiazgiem. To już Różewicz pisze w tomiku Wyjście. No i rzeczywiście, no jest to apel. Jest to apel tak naprawdę także wypływający z tego poczucia braku, z poczucia osamotnienia. Ale nie jest to stwierdzenie, że Bóg umarł. Tak naprawdę. Nie jest to stwierdzenie, że Boga nie ma, że Bóg nie istnieje. Zresztą, czy gdziekolwiek w poezji Różewicza możemy wyczytać coś takiego, że Różewicz po prostu kategorycznie stwierdza, że Boga nie ma, czy że Boga nie było. Skąd zatem wzięłoby się w ogóle mówienie o Bogu? Czy Bóg jest tym pojęciem jakimś, czyli no powiedzmy w takim razie już mówiąc tak jak w tych kategoriach, czy absolut, czy najwyższy, czyli Bóg, Bóg osobowy, prawda? Czy jest to jakieś przeżywanie jednak, czy właśnie to pojęcie filozoficzne wypreparowane z czegokolwiek? A jeżeli jest to przeżycie, to tak naprawdę gdzie go szukać, gdzie ono się znajduje, gdzie ten Bóg jest? No, ale w każdym razie Różewicz na samym początku swojej twórczości oczywiście odwołuje się do wydarzeń, które miały miejsce w jego życiu. Oczywiście ja nie będę już tutaj powtarzać tego wszystkiego, co pewnie nam wszystkim jest doskonale znane, jeżeli chodzi o biografię Różewicza i o te wydarzenia, które wpłynęły no, także na jego jakiś stosunek do rzeczywistości. No, jest to jakieś podsumowywanie, też wyciąganie wniosków z tego, co się widzi i oczywiście mądre podchodzenie do rzeczy, to znaczy poszukiwanie też w tych aspektach rzeczywistości, które spotykają czegoś. No i jest to pytanie bardzo często, bo oczywiście to nie tylko są jedyne problemy w tej poezji Różewicza, ale pytanie o sakrum. Przede wszystkim pytanie o duchowość. To, co także, to, co jest po prostu istotne, jeżeli chodzi o samego człowieka. To są takie truizmy oczywiście, o których ja teraz mówię. Natomiast człowiek zredukowany do mięsa, no nie jest jednak wystarczający dla Różewicza. Także to nie jest stwierdzenie, że no tak, po prostu no tak jest, no nie może być inaczej, no i inaczej nie będzie. To jest diagnoza, owszem. To jest obserwacja dotycząca tego, jak wygląda ów świat, jak wygląda sam człowiek. Jest zredukowany do mięsa. Dlaczego jest zredukowany do mięsa? Co do tego doprowadziło? Jakie wydarzenia, oczywiście tutaj także i osobiste doświadczenia Różewicza, mocno przeżywane tak naprawdę, wpływają na to, jak on postrzega tą rzeczywistość i wpływają na to, że jednak wadzi się z tą rzeczywistością, bo gdyby o tym nie mówił Różewicz, to wtedy rzeczywiście byłaby afirmacja i pogodzenie się z tym stanem rzeczy albo akceptacja tego, no trudno, no nie ma w ogóle, nie było, nie musimy o niczym mówić. Natomiast cały czas wspominanie, odwoływanie się też w poezji przez Różewicza do tego, że pytanie, czy ten Bóg jest, czy życie bez Boga jest, czy nie jest możliwe, no jednak jest jakimś drążeniem gdzieś czymś, jest jakimś kopaniem gdzieś, jest jakimś wierceniem, jest otwartą raną tak naprawdę, jest okaleczeniem, przez które coś gdzieś się sączy. Pani mówiła też tutaj o szczelinach, prawda? Tutaj u Różewicza też są istotne szczeliny, przez które się coś dostaje, może się dostać tak naprawdę. Tylko że tak naprawdę to wszystko też zależy od tego, jaki człowiek ma do tego stosunek. Dramat spotkania właśnie polega na tym, że człowiek jeden, no tutaj już odwołując się do myśli Tischnera, prawda, spotkanie z drugim człowiekiem to spotkanie z jego twarzą, twarzą, którą bardziej można usłyszeć niż zobaczyć, prawda? To jest tutaj takie istotne też w kontekście myśli Różewicza, kiedy my
Także wybieramy się, no bo jeżeli czytamy tą poezję, czytamy oczywiście też proces ciągły, mówię proces, prawda, coś, co jest ciągłe, nie skończone przeczytanie, prawda, tylko cały czas czytanie, na tym też polega interpretacja. Więc wychodzi jeden na spotkanie drugiego i jeżeli rzeczywiście może do tego spotkania, żeby doszło do jakiegoś spotkania, no musi być tak jak właśnie to Tischner mówi, no jakaś ta scena, prawda? To miejsce, tak jak tutaj, gdzie jesteśmy, znajdujemy się w jakimś miejscu i coś nas łączy. Łączy nas zainteresowanie owymi kwestiami dotyczącymi obrazów Boga, prawda? Tutaj każdy z nas też dotyka innych problemów, dotyka innych autorów. I rzeczywiście jest to też jakieś zaplecze tego spotkania. Czym jest, jakie jest zaplecze spotkania, jeżeli chodzi o poezję Różewicza? W jaki sposób my możemy w ogóle, bo to są takie też ciekawe tutaj te takie punkty komunikacyjne, które się znajdują w poezji Różewicza, w jaki sposób my w ogóle możemy i odnosić do siebie to, o czym Różewicz pisze? No myślę, że jednak często jak czytamy no nie tylko tą poezję, ale wiele innych tekstów, to sobie myślimy, o tak, tak, to właśnie ja to widzę, ja się w tym widzę, ja to słyszę, jeżeli chcemy rzeczywiście spotkać się z, prawda? Czyli bardziej niż to patrzenie, to słyszenie, czyli przeżycie, czyli odczucie. No więc tak, no to tutaj pewnie by trzeba właśnie powiedzieć o tym, że otwarcie no, na innego ma ten charakter dialogiczny. Tutaj trzeba by też zacytować księdza Tischnera, iż spotkanie człowieka może nastąpić tylko wtedy, gdy drugi, nie wykluczając całej zewnętrzności, stanie się uczestnikiem czyjegoś dramatu. No właśnie, to bycie uczestnikiem czyjegoś dramatu, my chcąc, bo tak naprawdę dobrze, co z tego, że spotykamy się z kimś, prawda? To jest też to odniesienie do codzienności, odniesienie do życia. I spotkanie też ze samym sobą, ale o tym za moment. Jeżeli my chcemy się spotkać z kimś, to musimy rzeczywiście być otwarci na niego. To zobowiązanie, które powstaje wtedy, kiedy spotykamy drugiego, no musimy na nie odpowiedzieć. Bo jeżeli nie odpowiemy na to wezwanie, nie będzie relacji, nie będzie nic, no nie będzie spotkania. I tutaj ja sobie to tak wizualizuję w swojej wyobraźni, że ta kompozycja właśnie tego projektu, jak pisał Kruszewski, tego projektu, którym można nazwać poezję Różewicza, twórczość Różewicza, no to jest taka kompozycja jakby szkatułkowa, że te spotkania tam jakoś się w sobie też zawierają, bo ja najpierw muszę spotkać się z osobą poety, znać wydarzenia z jego życia, gdyż tutaj wiadomo, że te fakty biograficzne miały jakiś na wpływ, już też nie będę ja w tym momencie analizować ani badać jakoś głębiej tego wszystkiego, na ile ta twórczość wyrasta z tych faktów biograficznych, prawda, utożsamianie podmiotu z tym, co się, podmiot syleptyczny, prawda, z tym, co jest pisane i osoba mówiona, prawda, która się znajduje w tej poezji, w przestrzeni poezji Różewicza, na ile to ma związek taki bardzo realny, bardzo dotykalny z osobą no, poety. Natomiast jednak ta znajomość kontekstu, znajomość tych faktów z życia, oczywiście jak najbardziej i także te etapy twórczości i pisania, to wszystko jest zapleczem spotkania, kiedy my chcemy spotkać się, no bo najpierw prawda, z poetą, później z jego twórczością, z dziełem samym, no i z tym, co tak naprawdę jest tam komunikowane, gdyż chcemy odnieść to do życia, właśnie do swojego też, do jakichś swoich rozmyślań, do swoich rozważań. No ale gdzie w zasadzie my możemy spotkać to sakrum, gdzie możemy spotkać tego Boga? No właśnie, to są takie etapy, które człowiek przechodzi, czytając i myśląc nad poezją Różewicza, nad jego myślą własną. Obraz świata jest, no niestety, ale no, nie za dobry, nie jest on pozytywny. Świat rozbił się na kawałki. I ten świat rozbił się na kawałki i człowiek rozbił się na kawałki. Rozbiło się to wszystko, co stanowiło jakiś pewnik. Nie ma tych mocnych zakotwiczeń, fragmentaryzacja, to wszystko, co pojawia się, to są te pojęcia, o których myślimy,
czytając poezję Różewicza, spotykając się z jego twórczością. No i jest problem taki, jak się scalić. No bo jednak to nie jest ta sytuacja, kiedy człowiek czuje się pewnie, kiedy ma jakieś odwołania do tych podstaw, do fundamentów, o których była mowa wcześniej. Czym jest sztuka, czy jest możliwe, prawda, mówienie, pisanie poezji po takiej sytuacji, gdzie człowieka traktowano jak zwierzę i człowiek sam dopuszcza do tego. Kto? Czy ten, który jest świadkiem, czy ten, który coś czyni? To też są takie problemy, które się pojawiają u Różewicza. I jednak Różewicz oczywiście nie wyłącza się tutaj, czy osoba mówiąca nie wyłącza się z kręgu tych, którzy no, odpowiadają jakoś za taki stan rzeczy. No, sytuacja ta została zaburzona, więc sytuacja pewności, sytuacja jakichś stałych odniesień i fundamentów no, nie jest już taka oczywista, jak to było kiedyś, a więc trzeba poszukiwać nowej całości, jak się scalić, jak skonstruować siebie tak naprawdę i to jest konstruowanie siebie na podstawie tego, co się wydarzyło. I z tych fragmentów rzeczywistości, z tego, co nam zostało i także w tych nowych realiach. Konstruowanie twarzy, no właśnie, czym jest ta twarz? I to jest oczywiste też, że o twarzy mówi się w odniesieniu do człowieka, a inne istoty żywe twarzy nie posiadają. I ta twarz posiada, poza tym, że jest odbiciem drugiego, posiada także ślady nieskończonego, ślady właśnie. I tymi śladami my możemy dojść do czegoś. Ale też oczywiście nie jest to jakaś iluminacja taka bezpośrednia. Tylko to wszystko się dokonuje, to wszystko jest droga. No tutaj oczywiście, że też myśl Tischnera wyrasta z myśli innych filozofów, przede wszystkim także Levinasa. No ale tutaj widzimy horyzont, w horyzoncie dobra, prawda, u Tischnera, to co jest najważniejsze, że ten człowiek ma się pojawiać, ta twarz w horyzoncie dobra. No, ale żeby tą twarz zobaczyć, skonstruować jakoś, najpierw no, trzeba sobie powiedzieć, co w ogóle się z nią stało, z tą twarzą. Ten dostęp do twarzy w twórczości Różewicza jest utrudniony. Twarz jako odblask czegoś idealnego no, przestała, tak jak mówiłam już wcześniej, stanowić coś oczywistego. Świat jest zniszczony, świat jest poharatany, świat jest okaleczony. I to wszystko bardzo mocno i dojmująco daje o sobie znać. Człowieka traktuje się jak zwierzę. No, oczywiście tutaj też pojawiają się te etyczne myśli dotyczące ludzkiej godności i twarz w takim znaczeniu symbolicznym oczywiście uległa zniszczeniu i nie stanowi całości. Twarz kurczy się, marszczy, wysycha i resztka czułości zbiera się dookoła muszli małego bezbronnego ucha. Wygryziona szpara ust, twarz rozpada się w moich dłoniach. Właśnie ta twarz się rozpada, prawda? Nie mamy tego stałego punktu. Nie mamy tej twarzy w dostępie, dla siebie dostępnym. No, jest problem z tym, żeby ta twarz rzeczywiście była jakaś i scalona, i żeby ten dostęp do niej jakiś był. Więc trzeba to konstruować, ją konstruować. Twarz kryje w sobie coś idealnego. No i twarz jako taka może być albo dana wprost, albo przez swoje przeciwieństwo, przez swoje przeczenie. Tak właśnie mówi ksiądz Tischner. No i problem z tą twarzą, problem z tym dostępem do sakrum, do Boga także, u Różewicza pojawia się w taki sposób, że rzeczywiście to, co idealne, czy pytanie, czy to może zostać dane wprost, czy nie zostaje jednak dane wprost, a jeżeli nie, to czy to właśnie mówienie z perspektywy braku nie jest jakimś argumentem na to, że poezja Różewicza jednak mówi w jakiś sposób, może i nawet dosyć wyraźny, tylko trzeba to usłyszeć, o tym, że sakrum i Bóg są obecni. Bo to jest pytanie tak naprawdę o sposoby istnienia. To się oczywiście cały czas rodzi i kształtuje. Ten obraz Boga nie jest dany. Na początku, prawda, pojawiają się stwierdzenia, iż Bóg był wysoko, Bóg był Bogiem odległym. No ale właśnie, był Bogiem odległym.
i w jaki sposób może dojść do spotkania człowieka z Bogiem. Bardzo wiele razy pojawia się u Różewicza mowa o Bogu, który jest w, i to właśnie w, tylko że to oczywiście jest do wyinterpretowania też, w kimś, w człowieku. To pewnie wszystkim też znany utwór Widziałem Go. To jest taka kwintesencja i podsumowanie. Ja tutaj nie chcę tego głębiej analizować, bo ja to czynię już w moim doktoracie. Nie chcę więc bardziej analizować i głębiej tego utworu. Natomiast tutaj pojawiają się właśnie te główne myśli, które stanowią no, taką kwintesencję też, przynajmniej w moim rozumieniu, według mojej interpretacji, według tego, co jest dla mnie najważniejsze, tego, co skupia się, na czym skupia się też problem u Różewicza, problem jego myślenia i refleksji, ale żeby do tego doszło, bo to jest tak, co z tego, że my możemy zobaczyć, i to jest takie też oczywiste, dobrze, człowieka w drugim. Myślę, że u Różewicza bardzo istotne jest też to, że przede wszystkim on najpierw mówi o tym, żebyśmy spotkali samych siebie. Bo mówienie, że no w porządku, widzę, że jest ten, którego widzę, leżący taki w tych kłakach rudej brody, prawda, no śmierdzący, brzydki, odrażający, odpychający, to wszystko, co jest bardzo czymś negatywnym, negatywnym, mało estetycznie pięknym i tak już, żeby też, no wiadomo, bardzo delikatnie staram się używać tych pojęć, także z lekka w cudzysłowie. To wszystko, nie, to wszystko tak naprawdę, ta codzienność, to sakrum może zostać odnalezione w tym, co jest takie sprozaizowane, w tym, co jest brudne, w tym, co jest brzydkie, w tym, co jest odrzucone, w tym, co jest kalekie, w tym, co jest ułomne. Ale najpierw, żebyśmy do tego doszli, że rzeczywiście ten i to spotkanie z Bogiem jest, to musimy także spotkać siebie. To znaczy, tak proszę Państwa, być dla siebie wyrozumiałym to też. Bo nieraz tak sobie myślimy, jest sytuacja taka, że no nie jest dobrze i z moim postrzeganiem rzeczywistości i z tym, co się dzieje wokół, tylko że dla siebie też trzeba mieć pewnego rodzaju, albo swoistego rodzaju, zupełnego rodzaju wyrozumiałość. I to jest najpierw spotkanie ze sobą, to jest to odzyskiwanie też tożsamości, to jest to scalanie swojego własnego obrazu, spotykanie się z samym sobą. I tylko wtedy, kiedy my potrafimy spotkać się ze sobą, być także wyrozumiałym dla swojego cierpienia, dla swojego błądzenia, dla swojego poszukiwania, wtedy my możemy odnieść inkarnację, wtedy, kiedy został posłany Syn, do tego, co spotyka nas w naszym życiu i to także pojawia się u Różewicza, pojawia się właśnie mówienie cały czas o perspektywie i boskiej kenozy i inkarnacji, prawda, wcielenia. To jest ten moment, najważniejszym wydarzeniem w życiu człowieka są narodziny i śmierć Boga. Co to znaczy, że to są najważniejsze momenty w życiu człowieka? Narodziny, Boże Narodzenie, jasne oczywiście, i śmierć Boga. Można to rozumieć po prostu w taki sposób, że gdyby nie ta tajemnica, bo to jest tajemnica także i zawsze będzie i nigdy nie będzie odkryta tak naprawdę przez żadnego człowieka, że to wszystko zawiera się właśnie także w tym odzyskiwaniu przez nas twarzy. I to jest także zyskiwanie jakiegoś bardzo ułomnego i kalekiego dostępu do twarzy Boga, naprawdę najwyższego. Prawda? Inkarnacja, wcielenie, te momenty, to od do, to są najważniejsze wydarzenia w życiu człowieka. I dlaczego one są najważniejsze? Interpretacja płynąca w tym kierunku, prawda? Coś takiego. No, także do tego zmierzam i to chciałam przedstawić głównie dzisiaj, że te obrazy Boga i człowieka, one się ze sobą zazębiają i te obrazy, obraz Boga i człowieka tak naprawdę, te obrazy spotykają się, następuje spotkanie właśnie najpierw człowieka z poezją Różewicza, oczywiście ze sobą tutaj też twórcy, spotkanie z poezją nas, odbiorców, z tym wszystkim, co się tam wydarza. Spotkanie to, które dokonuje się na scenie poezji Różewicza, gdyż no wiadomo, poezja jako scena, prawda, to też to jest ta scena, gdzie się coś wydarza, gdzie się coś zdarza, gdzie dochodzi do tego spotkania. Nas, którzy mamy podobne doświadczenie i spotkania także z Najwyższym i gdzie jest to zaplecze tego spotkania, no właśnie to jest ta inkarnacja. Ja to oczywiście bardzo tak po powierzchni tutaj jednak się poruszam, gdyż z jednej strony nie chcę,
a z drugiej strony nie mogę też powiedzieć tego wszystkiego, co powinno być powiedziane, a tak naprawdę, no i tak interpretacja i jakoś to wszystko, te myśli gdzieś podążają i nie są nigdy domknięte. Także dziękuję. Może zatrzymajmy się na tym etapie. Dziękujemy bardzo.